Pani burmistrz, czy zamierza pani w tym roku zatrudnić słynną osobę, która udziela się bardzo mocno na forach, które to fora państwo monitorujecie, jak słyszeliśmy w wypowiedzi pani burmistrz, pana Wojciecha Darskiego jako PR-a na umowę zlecenie bądź na umowę o pracę, nie wiem na jakiej zasadzie i jeśli tak, to czy na taką samą stawkę wynagrodzenia jak w zeszłym roku? Odpowiadam na pierwsze pytanie. Tak, zamierzam zatrudnić pana Wojciecha Darskiego. Jaka forma i tak dalej, jeszcze nie odpowiem. Natomiast jedno pytanie. No, przepraszam, ale najpierw muszę podpisać umowę z zainteresowanym, a pan radny, nie wiem, czy jest też zainteresowany tego rodzaju umową. Więc... Wzbudziło to duże zainteresowanie, pani burmistrz, proszę przemyśleć. Jest w tej chwili w zakresie konkursów, proszę państwa, są dwa ogłoszone, ponieważ tutaj na pewno, jeśli chodziłoby o nabór na stanowisko urzędnicze, zdecydowanie tak, byłby ogłoszony konkurs, więc akurat są teraz dwa konkursy dla zainteresowanych. Jeden na stanowisko w Urzędzie Miejskim w Wydziale Promocji, a drugi na stanowisko szefa Ekomariny. Zastanawiam się tylko nad jednym. Czy zatrudnienie ponowne na umowę, zlecenie, bo jak słyszałem, nie będzie konkursu na do zatrudnienia pana Wojciecha Darskiego, zapewne na podobną stawkę wynagrodzenia jak w zeszłym roku, to jest koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych. Proszę państwa, potrzebą samorządu zgodnie z definicją ustawy o samorządzie jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, więc jeśli potrzeba zaspokajania w tym momencie przekłada się na zatrudnienie PR-a zamiast, słyszeliśmy, 42 tysięcy złotych na wywiezienie śniegu i dorzucenie tego, no to ja postawię pytanie do wszystkich mieszkańców. Co w tym momencie jest ważniejsze? Czy zatrudnianie na umowę zlecenie PR-a, czy dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, wywożenie chociażby śniegu? To, co jest w tej chwili najpilniejszą potrzebą. Ja tylko pragnę przypomnieć, że obowiązkiem samorządu gminnego jest wywożenie śniegu, który został odgarnięty na skraj chodnika przez właścicieli prywatnych posesji. Te wszystkie sterty, pryzmy śniegu, które są, proszę państwa, na skraju chodnika, to jest obowiązek ich wywiezienia przez miasto. Bardzo proszę, abyśmy jednak w tym roku o dosyć niezaspokajającym wszystkich potrzeb budżecie gospodarniej finansami zarządzali. Dziękuję.